Totenburg, bo tak potocznie zwana jest dawna, ostatnia świątynia Hitlera, skrywa wiele mrocznych tajemnic. Wielu zastanawia się, czy są prawdziwe. Czy w murach mauzoleum ktoś przechadza się po zmroku? Ktoś, kto już dawno nie żyje? Po dawno już milczących, przepełnionych aurą grozy korytarzach przechadzają się duchy przeszłości, skrywające makabryczne wydarzenia, o których strach wspominać. Totenburg, w wolnym tłumaczeniu gród umarłych. Ale czy w dawnej świątyni naprawdę ktoś umarł i błąka się teraz w obrębie jej murów, szukając odkupienia lub wolności? Totenburg powstał w 1938 roku w celu upamiętnienia 1780 mieszkańców poległych podczas I wojny światowej, ofiar wypadków w kopalniach oraz 25 lokalnych bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. Szybko jednak okazało się, że naziści wykorzystali to miejsce do propagowania swojej ideologii. Mauzoleum Hitlera w Wałbrzychu, zwane inaczej Totenburgiem, niegdyś miejsce siły, chwały, potęgi, dzisiaj ruina popadająca w coraz to większe zniszczenie, a władze Wałbrzycha nie wiedzą, co z tym począć. Budynek zazwyczaj służył celom propagandowym. Warto jednak zauważyć, że jego wnętrze było dostępne tylko dla wybrańców i strzeżone przez honorową wartę SS. Wejście zbudowane było w formie wąskiej szczeliny. Nikt nie mógł prześliznąć się niezauważony. Nawet w nocy ciężko nam było dostać się do środka. Do dziś większość mistycznych symboli została zniszczona lub zatarł je czas. Wciąż jednak nie zbadano do końca rozległych podziemi Totenburga. Legenda głosi, że korytarze mogą się ciągnąć aż do Zamku Książ. Mówi się, że Totenburg był miejscem składania ofiar z ludzi czy picia krwi. Wokół mauzoleum krąży wiele legend. Jedna, naszym zdaniem najciekawsza, mówi o czarnym zakonie SS, która swoich żołnierzy kopała żywcem tutaj właśnie w tym mauzoleum. Nazywali to próbą strachu. Po pewnym czasie ich odkopywali i sprawdzali, którzy żołnierze wytrwają. Do tej pory jednak nie zachowały się żadne informacje o tym, czy taka próba rzeczywiście miała miejsce. To właśnie w tym miejscu swoją inicjację przechodzili nowi członkowie SS, których zamykać miano w kryptach grobowych i straszyć na wszelakie sposoby. Miał być to sposób na oswojenie ze śmiercią, co czyniło tych, którzy przeszli próbę pomyślnie, niezłomnymi. W Totenburgu miały też odbywać się nazistowskie msze i rytuały okultystyczne. W samej świątyni znajdować się miały również elementy zamiłowania Hitlera do okultyzmu i pogaństwa. Czy to, co opisują przeróżne historie, mogło wydarzyć się naprawdę? Jakie tajemnice skrywają podziemia Totenburga? Czy dawne rytuały i kulty pogańskie mogą mieć wpływ na obecną aurę opuszczonej od lat świątyni w środku lasu? Czy jakieś dusze błąkają się tam po zmroku? Tego wieczoru cofniemy się w czasie i spędzimy noc w miejscu, którego mury pamiętają okres II wojny światowej. Czy ukażą nam się duchy tamtych lat? Mauzoleum Hitlera w Wałbrzychu, noc z 17 na 18 września. Jesteśmy w środku, rozstawiliśmy sprzęt. Dokładnie, jesteśmy po rozstawieniu sprzętu.
Wiatr nam nie pomaga dzisiaj. W ogóle pogoda nam dzisiaj nie pomaga. Bardzo ciężko jest się tu dostać samochodem. A nie chcieliśmy, no nie możemy nawet zostawić samochodu gdzieś dalej, bo Michał jest w samochodzie i na bieżąco sprawdza to, co się dzieje na kamerach Orlo. Teraz pójdziemy jeszcze, zrobimy rekonesans. Zweryfikować, czy coś tutaj się dzieje. Czy jakieś będą odczyty. Wracamy do samochodu, obserwujemy, a potem wracamy znowu na miejsce i... Tak. Jeszcze się zastanawiam nad jednym. Nad pompkami. Myślę, że tutaj tak. Można... Bym zostawił pompkę jedną przy tym zejściu, do którego nie będziemy schodzić, bo jest wejście... No, nie chcemy ryzykować. Może kiedyś indziej tu przyjedziemy i wejdziemy. No to w takim razie biorę ze sobą dwie pompki. Dobra, to weź te pompki. Weź pompki. Najpierw przejdźmy tylko z detektorem. Pompki daję sobie, wsadzę do kieszeni. Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj jest mocny wiatr, więc na wszelkie jakieś stuki czy gwizdy trzeba brać poprawkę w tym miejscu. Więc ten projekt będzie troszeczkę inny, bo nie będziemy skupiali się na sesjach EVP czy badaniach dyktafonem, czy REM-podem, bo to mogło być niemiarodajne. Tylko po prostu zobaczymy, czy coś będziemy w stanie zaobserwować naszymi zmysłami, kamerami. Poobserwujemy. Idziemy. Daj mi latarkę. Tu jest jedno z pomieszczeń. Znaczy tutaj jest wejście. Tak, tu było wejście. Kiedyś zostało zamurowane. Chociaż rok temu jeszcze tutaj funkcjonowało. Tak, jeszcze tutaj wchodzili normalnie. Też interesuje mnie to, że zamurowali wejście, ale wszelkie inne możliwości tutaj się dostania są. A, i żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Jest swastyka. Jest swastyka. Pytanie, czy nie namalowana po prostu tutaj przez kogoś później. Dobra, przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. To są ogólnie cztery, może nierównej długości, bo to był prostokąt. Cztery korytarze prawie równej długości w kształcie prostokąta. One się ze sobą łączą. Tutaj zostawiliśmy kamerę full spektrum i siatkę laserową w pomieszczeniu, gdzie jest był ołtarz pewnego rodzaju. Tak nam się przynajmniej wydaje, bo to wszystko tak wygląda. Ja postaram się tam delikatnie wejść, żeby zobaczyć, czy jakiś tam jest odczyt. No i weź to zabierz. Czasem jest tak, że latarka zaświeci się w dość specyficzny sposób na tym detektorze i mi się wydaje, że tu są, że jest jakiś niewielki odczyt, ale później z przykrością okazuje się, że jednak okazuje się, że jednak nie ma. Tutaj widać fajną dziurę w ścianie, znaczy tego chyba nie widzicie. Ja poproszę Piotrka o latarkę. Teraz widzicie na kamerze full spektrum przykład, jak powinna działać siatka laserowa. Oddal się. Tam dalej, do ściany. Do ściany. Tak. To powinien być właśnie tego rodzaju cień, który teraz rzuca Radek. Także jeżeli coś takiego by się udało wyłapać, to znak, że coś przeszło przez siatkę. Piotrek, mogę? O, tutaj widzicie, jest dziura w suficie. Z drugiej strony jest możliwość wyjścia na ten dach. Jak kamery, Michał? No. Jak kamery? Jak kamery? No jakoś tam działają. Dobra, zaraz jesteśmy. I teraz ciężko powiedzieć właśnie, czy to, że te mauzoleum jest w takim stanie, a nie w innym. Czy to dobrze, czy źle?
Z jednej strony no nie powinniśmy. Jest ustawiona fotopułapka, która też daje nam obraz na cały korytarz. Jeżeli coś się pojawi, to ona się uruchomi. Z jednej strony... Wszystkie przybytki, które są po nazistach, no powinny zostać zburzone, no bo to jednak nie jest coś, co... czy warto się... no co warto mieć w swoim państwie tutaj po tym, co zostało ziemi. Zrobione. W ziemi być może pozostałość po wysadzaniu przez Niemców tego mauzoleum, kiedy pojawili się Rosjanie. Tak. Też tutaj jest legenda opowiada o tym, że właśnie to wszystko było wysadzane i że te korytarze prowadziły aż do pobliskich tutaj miejscowości. A nawet do Zamku Książ. Takie były legendy, ale czy są one potwierdzone? Nigdy historycznie nie było to udokumentowane ani potwierdzone. Tu jest kolejna kamera Orlo, która też rzutuje na kolejny korytarz. Też właśnie ciężko, trzeba było wrócić do jakichś poczytać jakieś dokumenty, czy kiedykolwiek ktoś starał się te korytarze odkopać i sprawdzić, dokąd one rzeczywiście prowadzą. To jakaś pozostałość po świeczce. A propos, wspominaliśmy na ostatnim projekcie, że kupiliśmy nową latarkę i ta latarka robi robotę na wielu projektach, których teraz doświadczamy. I na pewno zrobi robotę na przyszłych projektach. Bez tego nie mielibyśmy tak dokładnego oświetlenia, a to jeszcze nie jest pełnia jej mocy. Pracuję na siedmiofazowym procesie pracy. Długość świecenia 773 metry. Czas pracy kilka godzin. Że ci przerwę, ale tutaj warto wspomnieć, że ten czas pracy i ta odległość jest rzeczywiście taka, jak jest napisane na opakowaniu. My tego nie sprawdziliśmy, nie poszliśmy, ale jesteśmy w stanie no, uwierzyć w to, że rzeczywiście ta latarka ma taką moc, jaka jest opisana na opakowaniu. Jeszcze pójdziemy w jedno fajne... O, tutaj patrzcie, druga kamera. Detektor zaczął... Odbierać sygnał, dlatego że jesteśmy przy kamerze Orlo. No też ta nasza przechadzka na razie wygląda spokojnie, nic się nie dzieje, nic nas nie atakuje, nic się nie pojawia. Tu z kolei jest kolejna wyrwa, jakby zejście do podziemi. My tam schodzić nie będziemy, bo jest dosyć niebezpiecznie, nie mamy odpowiedniego sprzętu dzisiaj. Po prostu ustawiliśmy tu kamerę full spektrum, która rzutuje na... Tutaj, na to zejście. Jako, że tu właśnie, znaczy nie wiemy, czy tutaj... Coś tu widziałem, ale nie wiem, czy to nie był paproch jakiś. Chyba paproch, bo ja też to widziałem. Tutaj właśnie postawimy jedną pompkę, bo jeśli wierzyć legendom, to właśnie w tych podziemiach odbywały się te... Misteria i te właśnie próby. Strachu. Wiatr dzisiaj robi robotę. Tak. Wyobraźni niestety, tak to wygląda. Odpaliśmy, żeby zobaczyć, że to działa. To rzeczywiście działa, bo K2 od razu pokazuje pełną moc. Więc postawimy to tak, żeby... Wiesz co? Trochę dalej, żeby nie zakłócała pracy full spektrum. Ona troszeczkę będzie hałasowała, ale to idzie rozróżnić ten dźwięk. Zostawimy jedną tutaj, jedną gdzieś na korytarzu. Może coś ściągnie, może coś pobierze energię. Zobaczymy. Drugą może tam postaw. Tak. Okej, my na razie opuszczamy mauzoleum, udajemy się do samochodu, do Michała, będziemy obserwowali
obiekt z zewnątrz. Jeżeli coś zauważymy, od razu przybiegniemy, zainterweniujemy. A damy sobie trochę czasu i tu wrócimy później. Ok, jest godzina 1:30. Tutaj trzeba zaznaczyć, że troszeczkę nam internet szwankuje i nie dociera sygnał z kamer, więc ten monitoring dzisiaj nie był tak dokładny jak zwykle. Grube mury pewnie przeszkadzają tego mauzoleum, ale jakby kamery cały czas rejestrowały na karty pamięci to, co się działo w środku, więc wy niczego nie ominiecie, bo my wam to pokażemy na materiale. Wchodzimy do środka i będziemy jeszcze tam starali się zrobić rekonesans, zobaczyć, czy coś się uda zarejestrować. Michał zostaje w środku i będzie nas informował, czy coś się tutaj dzieje z jego perspektywy. Także wkraczamy ponownie. Pierwsza pompka zostaje wyłączona. To jest to zejście, no jest dosyć niebezpieczne. Nie, no nie ma co ryzykować. Potem też nie wiadomo jak tu wejść. Trzeba było się, bo nie tym razem. I żebyśmy mieli stricte pewność już, albo żeby detektor coś tam wykazywał z tamtej strony. Ej, chodź. Działało? No, na tej trawie to cicho. No dobrze, po co tutaj się w ogóle zebraliśmy, po co przyszliśmy? Żeby po prostu posiedzieć, zobaczyć, czy coś tutaj może uda się zarejestrować, wyłapać. Mamy Trifielda, mamy Rempoda. Uruchomiliśmy dyktafon. No i siatka laserowa cały czas tutaj z nami pracuje. Trifielda usłyszymy, Rempoda też zauważymy. Jeżeli coś przejdzie koło nas na siatce laserowej, to też kamera Full Spectrum to uchwyci. Więc co możemy zrobić? Po prostu możemy tu być i próbować coś usłyszeć, z kimś się skontaktować. Na dużo nie liczymy w tym miejscu,
ale być może zostaniemy zaskoczeni. Więc chciałbym skierować ogólny komunikat, że jeżeli jakaś dawna dusza jest tutaj jeszcze w tym mauzoleum, może dać nam znak swojej obecności. Tak jak widzicie, powiał wiatr. On sygnalizuje nam to. Jest zimno już dosyć, jest wrzesień. Więc no, musimy mieć to na uwadze, realizując projekty tego typu w takich miejscach. Stuknięcie, ale to chyba walizka się domknęła, tak bym strzelał. Czy ktoś jest tutaj z nami? W tym mauzoleum? Może ktoś mnie złapać za rękę, dotknąć, zbliżyć się? Jeżeli jakakolwiek dusza tutaj pozostała. Możesz mnie dotknąć? Ktoś tutaj jest z nami w tym pomieszczeniu? W ogóle w momencie, w którym myślę o tych legendach, o tych legendach, o tych sektach, o tych misteriach i wchodzę w nocy do takiego miejsca, no to jednak ciarki jakieś na ciele się pojawiają, wyobraźnia funkcjonuje. Pomyśl sobie, że jest to miejsce, w którym grzebano żołnierzy, żeby poddać ich próbie. O ile to jest prawda. O ile to jest prawda, tak. Chociaż słyszeliśmy, że w czasach II wojny światowej naziści robili różne rzeczy, na które rzeczywiście są dowody, eksperymenty. Więc to by nie była najgorsza z ich. To akurat, że oni grzebali żywcem po to, żeby
sobie siły ich poddać, inaczej bez strachu, no to nie byłoby dla mnie jakieś zaskoczenie. Dla mnie również. Tutaj jest jakaś płaskorzeźba. Drzewa. Właśnie, ciekawością jest ta płaskorzeźba. Tu jakieś drzewa. Wyryte jeszcze litery chyba widzę. Ale te litery to nie wiem, czy ktoś tam widzi, bo tam 1967. Aha. No to dosyć dawno. No właśnie ta płaskorzeźba mnie interesuje. Żeby też była jasność tego, dlaczego my tutaj jesteśmy, przypomnieć wam, ponieważ jakby usłyszeliśmy też, że to miejsce jest nawiedzone z kilku źródeł, a także lokalni mieszkańcy opowiedzieli nam, że jakiś czas temu powiesiła się tu jakaś dziewczyna w tym mauzoleum. Czy to jest prawda? Też nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić tego. Ale to jest kolejne miejsce, które chcieliśmy odwiedzić. Jest tajemnicze, jest pełne grozy, mroku. Dlatego tutaj jesteśmy. Włączyliśmy lampę UV, bo po prostu jesteśmy ciekawi, co tutaj jest niedostrzegalnego naszym ludzkim okiem. Czekaj. A, mam cały czas uruchomioną. Spróbuję złapać lepszą ostrość. Dobra, lepszy nie będzie, ale ta lampa też coś tak rozproszona jest delikatnie. A widzisz tutaj twarz? No właśnie mówię, ktoś się bawił farbą. Ktoś sobie zrobił fajny żart. Wygląda to dosyć niepokojąco na pierwszy rzut oka. Ktoś się bawił farbą, taką ultrafioletową. No, podpatrzymy się. Coś dalej. Takie smaczki właśnie niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Nie mówimy, że to coś paranormalnego, ale... Nie, ale... Zawsze warte zobaczenia. Tak, to jest jakaś farba narysowana. Ja nie wiemy, co. O, tutaj też były jakieś działania. A dostrzegasz w ogóle na zdjęciu? Zauważyłem dopiero te... okręgi jakby na tych drzwiach. Trzy z jednej i trzy z drugiej. Ciekawe, co mogły oznaczać. Czy były zrobione jeszcze za czasów funkcjonowania, czy może już to później? To jest to miejsce. Ta lampa zawsze mi przywodzi na myśl film z Warrenami i tą scenę, w której oni w domu Amityville używają jej, żeby zaobserwować ślady stóp na podłodze. Też jakieś malowidła, czymś mocniejszym zdaje się. Musiał być jakiś mocny spray. To jest swastyka. Zobacz. Tak, to jest swastyka. Ale to jest dosyć dziwne. Tak, tak na zielono. Poczekaj. Odłazi. To musi być coś... No nie wiem, ciężko stwierdzić, ale to aż takim neonem daje w pewnych momentach.
tutaj jest jakieś mi ciekawicze. To kolejna swastyka. Tym samym. Zobacz, tu jest symbol jakby odwróconych gór i tu jest to samo. Tu też jest to samo. Ten sam symbol. I wchodząc tutaj, gdzieś tam się świeci ten. I wchodząc tutaj, również był taki sam symbol. Tak było. Sprawdzimy. Może właśnie wam się będzie wyświetlało, co ten symbol oznacza. Oznacza. Może to jest taki symbol, że nie wiem, żeby tu wejść, a może tu jest jakieś wejście. Bo ten sam symbol. Jakaś kropka. Tak. Mimo usilnych starań i poszukiwań znaczenia symboli występujących w świątyni Hitlera, nie udało nam się dojść do sensownych wniosków. Jeżeli wy wiecie, co one oznaczają, piszcie w komentarzach. Nasze kamery i urządzenia umieszczone w mauzoleum tym razem nie wykazały nic nadzwyczajnego. Dlatego w odcinku umieściliśmy tylko urywki z tych nagrań. Być może znajdą się osoby, które stwierdzą, że odcinek jest nudny, że znowu nic się nie dzieje. Warto może zastanowić się, jaka tak naprawdę jest specyfika zjawisk niewyjaśnionych. Możliwe, że duchy nie pojawiają się wtedy, kiedy tego chcemy, na zawołanie, tylko to raczej my musimy patrzeć, oczekiwać, aż one się pojawią. Możliwe, że wszystkie programy, kto wie czy prawdziwe, na których dzieją się niewyjaśnione rzeczy, niestworzone rzeczy, może tak nie do końca są prawdziwe. My na naszych nagraniach, w naszych odcinkach staramy się przekazać wam 100% rzetelności, podejść do tematu w 100% profesjonalnie, na tyle, na ile potrafimy i przekazać wam tylko kwintesencję tego, co w danym miejscu się działo. A jeżeli nic się nie działo, to również wam to pokażemy. Przychodząc do nas, znajdziecie wyłącznie rzetelne informacje. Są ludzie, którzy nas za to cenią. Przeczytam wam teraz wiadomość od jednego z naszych widzów, od patrona, Adama. Adam pisze: co do filmów, to jestem pełen podziwu i bardzo cenię wasz profesjonalizm. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, czy to, co robicie, jest autentyczne. Bardzo podobał mi się odcinek z nawiedzonym domu, w którym mieszkała normalnie rodzina. I w tym kierunku powinniście iść według mnie. Po pierwsze, pomagając ludziom, nawet jeżeli tylko psychicznie, będąc przy nich i nie uznając ich z góry za wariatów. Po drugie, mega profesjonalnie podchodząc do sprawy, wypytując zainteresowanych i okolice, a następnie podchodząc do badań. Cieszę się, że wspieram was, choć trochę, i chciałbym, abyście nadal rozwijali się w tym kierunku. Dzięki, Adam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.